Tragiczny finał poszukiwań. Zespołów poszukiwawczych niedaleko Polany Pustki znalazł ciało zaginionej. Nakryci w przyczepie tira. Wspólnie z właścicielem firmy poinformowali o tym fakcie policję. Wspólna akcja spełnia marzenia najmłodszych. Życzę, dziękuję, po prostu jesteśmy wzruszeni. W czwartek, kilka minut przed godziną 12 na Leśnej Polanie w Lubomierzu, goprowcy odnaleźli zwłoki zaginionej pensjonariuszki, która w środę wyszła z domu seniora w Lubomierzu. Ciało kobiety znaleziono około kilometra od ośrodka. Akcję poszukiwawczo-ratowniczą relacjonuje Marek Szczepański, komendant Komisariatu Policji w Mszanie Dolnej. Całość poszukiwań była bardzo trudna, ponieważ tak naprawdę nie było wiadomo, gdzie szukać. Nie mieliśmy żadnego sygnału, żadnej możliwości jakby zweryfikowania pewnych informacji dotyczących, gdzie ta kobieta może przebywać. Biorąc pod uwagę wieś Lubomierz i usytuowanie domu pomocy społecznej, mogła być właściwie wszędzie. Mogła pójść w kierunku góry Jasień, mogła przejść przez drogę, pójść w kierunku góry Kudłoń, mogła pójść drogą w kierunku kamienicy, mogła pójść drogą w kierunku Mszany, mogła wzdłuż potoku Mszanka pójść w dół tego potoku lub w górę potoku. Tak naprawdę poszukiwaniami był objęty bardzo duży teren. W dniu dzisiejszym, z uwagi na to, że już w dzień łatwiej się prowadzi poszukiwania i są one bardziej skuteczne, od samego rana zostały one nasilone. Ściągnięto oprócz GoPru w liczbie około 50 ratowników GoPru, byli także policjanci, strażnicy gminni, no i oczywiście Ochotnicza Straż Pożarna, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubomierzu, którym tutaj chciałbym od razu serdecznie podziękować, ponieważ, tak jak mówię, wszystkie te osoby na pewno oddały trochę serca, trochę własnej jakby zdrowia tym działaniom poszukiwawczym. Około 10 rano nastąpił pewien przełom w poszukiwaniach. Policjant i strażnik gminny znaleźli ślady, które wskazywałyby, że ta starsza kobieta udała się w kierunku masywu góry Jasień. Tam się skoncentrowały poszukiwania. Został ściągnięty do pomocy grupom poszukiwawczym śmigłowiec Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, śmigłowiec Kania. Na śmigłowiec zostały desantowane osoby goprowcy, którzy z góry jakby obserwowali ten masyw leśny. Zespoły poszukiwawcze, które są wyposażone w sprzęt GPS, zostały również zadysponowane. Ten rejon najbardziej prawdopodobny, gdzie moglibyśmy znaleźć tą kobietę. Niestety, podkreślam, około godziny 12, jeden z zespołów poszukiwawczych niedaleko Polany Pustki znalazł ciało zaginionej, kobieta nie żyła, w takich dość dużych zaroślach, można powiedzieć. W tej chwili na miejscu trwają czynności z udziałem technika kryminalistyki, ciało zostanie zabezpieczone decyzją prokuratora do badań sekcyjnych. Funkcjonariusze Karpackiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 5 nielegalnych migrantów, 2 Afgańczyków i 3 Pakistańczyków. Nielegalni migranci dotarli do Polski schowani w naczepie tira, który powracał z Grecji. Kiedy kierowca tego pojazdu dotarł do bazy swojej firmy, która się mieści w Porębie Wielkiej, usłyszał dobiegające z naczepy odgłosy świadczące, że znajdują się w niej ludzie. Po otwarciu drzwi naczepy zobaczył 5 mężczyzn o śniadych cerach. Wspólnie z właścicielem firmy poinformowali o tym fakcie policję, a policja przekazała sprawę do dalszego prowadzenia. Laptop? To było marzenie 11-letniej Renatki, która podobnie jak Julia, Michał, Paweł czy Norbert je spełniły. Radość na twarzach maluchów i wzruszenie na twarzach rodziców nie można było nie zauważyć. Życzę, dziękuję, po prostu jesteśmy wzruszeni tym, po prostu, co Państwo zofiarowali. Marzenia tych dzieci spełnił Bank Spółdzielczy w Limanowej we współpracy z podopiecznymi Fundacji Dziecięca Fantazja. Spełniamy marzenia dzieci z różnymi chorobami. W większości przypadków są dzieci chorujące na różnego rodzaju choroby genetyczne, takie jak na przykład mukowiscydozy, zaniki mięśni, ale również wszystkie dzieci z chorobami nowotworowymi wszelkiego rodzaju. Niesienie trochę radości dla tych, którzy codziennie są dotknięci po prostu losem, którego sami sobie nie wzięli, a jak widzicie, ogromna chęć życia przemawia przez te po prostu dzieci. No i mają również swoje, że tak powiem, potrzeby, swoje marzenia. Podczas przyjęcia w Banku Spółdzielczym w Limanowej dzieci nie tylko otrzymały prezenty, o których skrycie marzyły, ale poznały również Bank Spółdzielczy w Limanowej z bliska.
chcę podziękować w imieniu dzieci i Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna za to, że są ludzie, którzy pamiętają o nas, nie zapominają o dzieciach, które gdzieś tam są. Zepudacz TV28. Laptop? To było marzenie 11-letniej Renatki, która podobnie jak Julia, Michał, Paweł czy Norbert je spełniły. Radość na twarzach maluchów i wzruszenie na twarzach rodziców nie można było nie zauważyć. Ślicznie dziękuję, po prostu jesteśmy wzruszeni tym po prostu, co Państwo zofiarowali. Marzenia tych dzieci spełnił Bank Spółdzielczy w Limanowej we współpracy z podopiecznymi Fundacji Dziecięca Fantazja. Spełniamy marzenia dzieci z różnymi chorobami. W większości przypadków tam są dzieci chorujące na różnego rodzaju choroby genetyczne, takie jak na przykład mukowiscydozy, zaniki mięśni, ale również wszystkie dzieci z chorobami nowotworowymi wszelkiego rodzaju. Wniesienie trochę radości dla tych, którzy codziennie są dotknięci po prostu losem, którego sami sobie nie wzięli, a jak widzicie, ogromna chęć życia przemawia przez te po prostu dzieci. No i mają również swoje, że tak powiem, potrzeby, swoje marzenia. Podczas przyjęcia w Banku Spółdzielczym w Limanowej dzieci nie tylko otrzymały prezenty, o których skrycie marzyły, ale poznały również Bank Spółdzielczy w Limanowej z bliska. Chcę podziękować w imieniu dzieci i Stowarzyszenia Limanowska Akcja Charytatywna za to, że są ludzie, którzy pamiętają o nas, nie zapominają o dzieciach, które gdzieś tam są. Od poniedziałku w Mszanie Dolnej swoje obrady rozpoczął 19. Ogólnopolski Sejmik Samorządów Terytorialnych i Mediów. Tematem przewodnim sejmiku będzie kryzys 2013. Nie tylko przetrwać, innowacyjna inżynieria w finansowaniu publicznych przedsięwzięć inwestycyjnych i działalności mediów. W sejmiku udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych, redaktorzy i wydawcy gazet lokalnych oraz regionalnych i przedstawiciele mediów elektronicznych. Nie zabraknie również właścicieli i nadawców telewizji kablowych i rozgłośni radiowych oraz przedstawicieli jednostek organizacyjnych działających w zakresie rozwoju regionalnego, w tym banków i funduszów inwestycyjnych. Uczestnicy spotkania będą się zastanawiać, jak przy pomocy nowoczesnych rozwiązań medialnych można w skuteczny sposób promować gospodarkę w regionie. Sejmik swe obrady zakończy w środę. Policjanci z Mszany Dolnej wspólnie z funkcjonariuszami służby celnej z Nowego Targu na placu targowym w Mszanie Dolnej zatrzymali dwoje mieszkańców Krakowa, 60-letniego mężczyznę i 61-letnią kobietę, obywatelkę Ukrainy, którzy oferowali do sprzedaży i sprzedawali zarazem wyroby alkoholowe i tytoń niewiadomego pochodzenia. Łącznie udało się zabezpieczyć 44 napełnione półlitrowe butelki z alkoholem niewiadomego pochodzenia, 121 paczek papierosów i 8 foliowych opakowań, które zawierały susz roślinny. Po wstępnych czynnościach zatrzymane osoby i zabezpieczony towar został przekazany funkcjonariuszom służby celnej, którzy będą prowadzili dalsze ustalenia w tej sprawie. Wzywam Was, kapitanie Franciszku Janie Chmura, synu Jana. W Parku Krasińskich w Mszanie Dolnej odsłonięto pomnik ofiar zbrodni katyńskiej. Wzruszenie ogromne, które aż nie potrafi mi wypowiedzieć tych słów. Wzruszenie udzieliło się nie tylko pani Marii Jarosz z Łostówki, której ojciec został zamordowany w 1940 roku, ale i tych, którzy w tym wydarzeniu uczestniczyli. Bo oprócz 6 tabliczek upamiętniających ofiary, którzy śmiercią tragiczną zginęli w Katyniu, Starobielsku i Ostaszkowie, uczczono pamięć tych, którzy w 2010 roku zginęli w katastrofie lotniczej nad smoleńskim niebem. Tablicę tę odsłoniła Joanna Kurtyka, wdowie po Januszu Kurtyce, prezesie Instytutu Pamięci Narodowej. Ogromna siła płynie z udziału w takich uroczystościach. Naprawdę można zostać herosem, jak się w paru miejscach w Polsce z ludźmi spotka, porozmawia, poczuje ich ogromne poparcie, poczuje ich taką ogromną siłę ducha. Na pewno samo wydarzenie nie robiłoby na nikim wrażenia i nie byłoby szczególne w swej istocie i prostocie, bo takich miejsc pamięci, które powstają zwłaszcza w ostatnich latach, powstało dość sporo. Gdyby nie fakt, że wcześniej zapowiedziane kompanie honorowe Straży Granicznej i Komendy Policji się nie pojawiły. Co prawda poczty sztandarowe były, ale w skromnej obsadzie. Nie było kompanii, no trudno. Cieszę się, że było tak, jak było dzisiaj.
A było skromnie, bo oprócz reprezentacji szkół, delegacji w Parku Krasińskich pojawiła się skromna reprezentacja mieszkańców Mszany Dolnej. Fakt, że Mszana, społeczność mszańska pamięta o wszystkich tych, którzy jechali złożyć hołd pomordowanym Polakom, to jest coś bardzo wielkiego. Ci, którzy odsłaniali tabliczki z nazwiskami, zasadzili dęba jako symbol żywego pomnika. Każdy posadzony dąb pamięci upamiętniał jedno nazwisko, czyli konkretną osobę, która została zamordowana przez Sowietów. O nich chce pamiętać również młodzież z mszańskich szkół. Na zakończenie wydarzenia uczniowie przebiegli w sztafecie.